tak trwa, kochanie, proces wyprzedzania tirów na autostradzie. Proszę, tir z lewej strony, tir z prawej strony. Zajmuje to jakieś, ja wiem, dobre 40 minut, zanim się wyprzedzą i tylko blokują pas. Ale tutaj tir z Anglii i tutaj rejestracja, to ja je, rejestracja BG, nie wiem skąd to jest, nie pamiętam, sprawdzę wam. I powiem wam, że dość tak niebezpiecznie na autostradzie jest wyprzedzać właśnie tiry nie z Anglii lewym pasem, bo często potrafią po prostu zajechać drogę. Witam, kochani, wszystkich w kolejnym odcinku Emigranta. Dzisiaj jest środa, dzisiaj mamy 44 zrzuty. Kierunek nie Londyn, Londyn był w ostatnim odcinku, dzisiaj kierunek przeciwny. Jedziemy do Radlett, jedziemy do St. Albans i London Colney, czyli takie stare miejsca w Anglii. Mam nadzieję, że nagram fajne, jakieś ciekawe ujęcia dla was. Słuchajcie, oglądacie ten vlog prawdopodobnie w sobotę wieczór, więc chciałem wam życzyć wesołych i spokojnych świąt wielkanocnych. Spędźcie razem z rodzinami w doborowym towarzystwie. Słuchajcie, jest piękny dzień, jest zimno, jest tylko 7 stopni, ale jest piękne słońce, jak widzieliście przed chwilą, więc zapowiada się bardzo fajny dzień. Kochani, jeszcze raz zapraszam. Tutaj widzicie, jak wam kiedyś mówiłem, Anglicy kochają ronda i nawet sobie stawiają ronda pomiędzy domami. Dobra, szukamy numeru 14. Powiem wam tylko, że szkoły są zamknięte w Anglii. No nie wszystkie, już prawie wszystkie, ze względu na przerwę świąteczną, więc się w miarę dobrze jeździ. Numer 14, tu jest 16. Mi się wydaje, że gdzieś będzie. Gdzieś będzie tutaj. Ja tu spróbuję wjechać. 13, tu jest numer 14. W sumie mogłem sobie iść na nogach, bo... No ale dobra, wjechałem to wjechałem. Numer 14 jest tutaj i to jest pielęgniarka. Dobra, pielęgniarka była w domu, się okazało, że dwa dropy, które są nawet nie po kolei, poszły do niej. Dobra, rondo wygląda tak, zobaczcie, tutaj są domy, tu jest potężne rondo. Tam chłopaki zablokowali drogę, bo ściągają rusztowanie, więc pojadę sobie pod prąd. Kurierzy czasami mogą jeździć pod prąd. Zobaczcie, tu jest to rondo. Piękna pogoda, jeszcze raz wam mówię, słonecznie. I tak jak wam mówiłem, szkoły już są niektóre zamknięte. Mój Kuba jeszcze do szkoły chodzi. W czwartek ma ostatni dzień, w piątek już wolny i później cały przyszły tydzień wolny. A ja niestety w święta pracuję, to znaczy w piątek, bo to jest piątek bank holiday i w poniedziałek jest bank holiday, czyli w Anglii bank holiday to oznacza dzień wolny. Ale dlatego, że my pracujemy dla, no powiedzmy, NHS, dla lekarzy, więc leki są ważniejsze niż nasze odpoczywanie, więc w piątek pracuję i w poniedziałek pracuję, ale za to mam płatne podwójnie, plus mam jeden dzień ekstra do urlopu, więc wolałbym w domu oczywiście posiedzieć z dzieciakiem, no ale jest jak jest. Mały koreczek z rana, wyjeżdżamy z London Colney, kierunek chyba, nie obiecuję, St. Albans. Strasznie wieje, więc nie wiem, czy będzie coś słychać. Mam jednak więcej flatów, jeden flat więcej, ale zobaczcie, jakie nowe, piękne flaty. Był konsjerż na dole. Mówi, że im zostawił paczkę, a ja mówię, że musisz im zanieść od razu, bo są leki, muszą mieć lodówkę. On mówi, dobra, jedź sam, bo mi się nie chce. Dobra, szóste piętro, flat 113. Doors open. Thank you. Done. Good. Bye. Oh, yes. Cheers, bye bye. Have a lovely Easter. Thank you, bye. Zobaczcie, jaki piękny kościół, katedra tutaj przed wami, z zegarem u góry, to piękne. Zobaczcie tutaj, pubiki, stare miasto.
tego właśnie słynie, kochani, St. Albans, takiej starej zabudowy. Może mi się uda wjechać w same centrum. Wygląda jak San Francisco, jedzie się pod górę, masywną górę i zaczyna się miasto. Nie wiem, jak sobie radzą w zimę tam jeździć. Nie wiem, tu chłopaki coś szaleją, jak zawsze. Na ekipę specjalną trzeba uważać, bo nigdy nie wiadomo, co zrobią. Ale mówię, St. Albans właśnie słynie z takiej starej, starej, lecz jak uroczej zabudowy. Kolejne małe domki, numer 14 zaliczony był tutaj. Zobaczcie, jaka ulica. Ulica domków malutkich. A tam zobaczcie pub, to jest stary, duży pub, który się nazywa pub Króla Williama. Czwartek. Takie światło czerwone, bo tu mi rusza auto i mnie wprowadził w błąd. Zobaczcie, tu jest jakiś stary kościół, bardzo stary kościół. Tutaj widać? Słabo widać. Dojeżdżamy już właśnie do, no powiedzmy, High Street, głównej ulicy w St. Albans. Zobaczcie, tutaj już jest naprawdę tak stary styl, zobaczcie te domy. Tu jest jakiś pomnik, pewnie z wojny, jakiś bez dużo nazwisk wypisanych. I zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj przed nami Muzeum St. Albans, muzeum i galeria. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. I tutaj jest gdzieś wieża zegarowa, ale ta wieża zegarowa to nie, to jest za chwilkę, zaraz ją wam nagram. Zobaczcie, miasto wygląda tak. I tu już się zaczyna właśnie ten zjazd w dół. Zobaczcie, jak to ładnie wszystko jest tutaj porobione, odświeżone. I zobaczcie, tutaj teraz po mojej prawej stronie, tutaj po tej prawej stronie jest właśnie wieża zegarowa. A tam jest stary High Street, zobaczcie, tutaj jaka stara zabudowa. Tam. Jak znajdę, to wam tutaj wrzucę, bo ja tutaj kiedyś nagrywałem to St. Albans. A jak nie, to wrzucam wam teraz nagranie z drona katedry świętego Albana, która dokładnie znajduje się, tu nie będzie jej widać, ale znajduje się tam z lewej strony. I nawet ja bym chciał tu wjechać w taką uliczkę. O, zobaczcie, zobaczcie, jakie są w ogóle ulice. I zobaczcie, jakie tutaj są domy. Czekajcie, przyjechałem to. Dobra, ta katedra jest przede mną. Dokładnie jest przede mną. Tam oczywiście nie można wjechać. Ale tu jest właśnie ta. Tutaj jest ta katedra. Tutaj jest zakaz wjazdu, widzicie? Zobaczcie, jaka uliczka kultowa. A my pojedziemy, no może gdzie widać tą katedrę, słuchajcie, ja pojadę tutaj. Zobaczcie, tu jest ta katedra, nad którą zaraz będę latał dronem, zobaczcie, widzicie? A tu jest szkoła, zobaczcie, jaka stara szkoła. Z flagą i się nazywa St. Albans School. Dobra, zapraszam na ujęcia z drona. Ja już wyjeżdżam w St. Albans i jadę do Harpenden.
Zobaczcie, tutaj przede mną kolorowy pub. To nie jest nowy pub, znaczy budynek stary, ale pub nowy. Bo Harvester to jest sieć pubów, tak jak kiedyś wam mówiłem. Harvester wykupuje stare puby, nie wiem, odnawia je, daje swoje logo, swoje menu i serwują się jako Harvest. Dużo takich pubów w Anglii jest, mnóstwo. Dojechałem do Harpenden. Harpenden nie znam zbytnio. Byłem tutaj może parę razy, więc nie wiem, czy coś się nagra, ale jak coś spotkam ciekawego, to wam nagram. Już widzę coś ciekawego, bo widzę jakiś pub i drugi pub. Tu jest logo Harpenden, widzicie. I tu jest kościół. O, następny pub Fuller's, czyli browaru Fuller's. Zobaczcie, jaki ładny, kolorowy. Miasteczko wygląda tak, to jest, nie wiem, chyba coś na High Street. Tak mi się wydaje, zobaczcie. Tu jest pubik. Tak, mam rację, a tam już są takie sklepy typowo High Street. O, High Streetowe, tutaj Tesla mnie wymusiła. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Tutaj kolejny pub po lewej stronie z zegarem. Był pub zamknięty, miasteczko wygląda tak. Zobaczcie, tutaj kościół jakiś stary, poczta, sklepy, wszystko stareńkie. I tu jest kolejny pub. I tam pub. Czyli cały czas potwierdzam to, co mówię, że Anglicy kochają pić piwo. Byłem przed chwilą u gostka, patrzę, przed domem stoją puste butelki, zgadnijcie po czym, po mleku, nie? Pytam się go, skąd brał mleko, on mówi, że z tej firmy Milk & More, czyli to jest spółka córka firmy Myla. A ja tam pracowałem parę lat jako milkman, czyli rozwoziłem to mleko w nocy i on się mnie pyta, czy dobrze wspominam. Ja mówię, że średnio wspominam, dlatego że było co najmniej 200 dropów w nocy, czyli 200 adresów, żeby to mleko rozwieźć. I praca się nazywała tak zwane job and finish, czyli nie możesz skończyć pracy po 10 godzinach 11, tylko job and finish, tylko jeździsz do usranej śmierci, aż to w całe mleko rozwiedziesz. Więc to u mnie na kanale filmy z mleczarni. Zaczynałem o 11 w nocy i czasami kończyłem o 11 rano. Ja wiem, oni płacili za to, ale nie polecam. I to było 6 nocek, czyli wracałem w sobotę rano, szedłem spać i w niedzielę wieczorem już do roboty. Czyli mówię, początki były fajne, ale później była tragedia. Dobra, cały czas z tym Harpenden jest. Dom o wdzięcznej nazwie Old Bank, dzielnica, podejrzewam, milionerów. Dobra, zaraz zobaczycie dom. Kochani, zobaczcie teraz po prawej stronie pubik. W tym pubie byłem kilka razy, ale nie na piciu, tylko na jedzeniu, bo serwują świetną rybę, fish and chips. Zobaczcie sami, jak to wygląda. I pamiętam straszny smród piwa, bo jak wiecie lub nie wiecie, w angielskich piwach przeważnie są wykładziny, no a w pubie wykładzina na podłodze to kończy się tym,
że to, co się rozleje, to jest zwykła dzinie i po prostu śmierci, nie? Ale mówię, to jest taki typowo stary angielski pub ze śmierdzeniem, ale z dobrym jedzeniem. Pokażę wam auto, które się Kubie mega podoba, się nazywa Volkswagen ID Bus albo Bus. Zobaczcie tutaj. Ten mały właśnie bus. I tak się właśnie łączy stare z nowym. Przed chwilą było stare, a teraz nowe w starym stylu. Idziemy do numeru 3. Zobaczcie, już się rozpadało. I zbliżamy się powoli małymi kroczkami do miejscowości, małej miejscowości, która się nazywa Radlet. Radlet dobrze znam, ponieważ to była pierwsza miejscowość, w której mieszkałem, jak przyjechałem do Anglii 20 parę lat temu, do mojego wówczas kuzyna. Słuchajcie, Radlet jest to miejscowość, w której wydaje mi się, że większość ludzi, która tam mieszka, to są Żydzi. Bardzo bogata miejscowość, bardzo ładne domy i podobno jest taka legenda, że w Radlet jest nie dom, nie Hawira, pałac Eltona Johna. Wiem, który to jest, bo tam się kiedyś kręciłem wokół niego i mnie ochrona złapała. Więc spróbuję wam go nagrać. Kierunek Radlet. Pogoda już jest do dupy, ale już jest zrobionych 30 zrzutów. Zostało 14 tylko, a jest dopiero godzina 12. Dobra, znalazłem tą chatę niby Eltona Johna. Zaczyna się tutaj, zobaczcie sami. Potężny dom ciągnie się tam sam w dół. No nie mogę tam iść, bo to jest prawie droga, mówię wam, i ochrona stoi. Nie chcę przypału robić. Ale chata jest naprawdę kozak. I takie dwie armaty stoją jeszcze, bo pamiętam, kiedyś mleko tu przywoziłem w nosy. Dwie takie potężne armaty stoją przed domem. Słuchajcie, opowiem wam historię. Cofnę się do lat, połowy lat 80., początku lat 90. Razem z moim tatą byliśmy big fanem oglądania wtedy filmów, a wtedy się oglądało filmy na wideo, na tak zwanych magnetowidach wideo. I pamiętam, pierwszy kupiliśmy sobie w Peweksie, to był magnetowid firmy Sanyo. No ale dobra, nieważne. I chodziliśmy na rynek po takie właśnie kasety, pamiętacie na pewno dobrze. I pewnego dnia na rynku wymieniłem jakiś tam swój stary film i gościu mi dał taką kasetę i tu było napisane Ghostbusters. Ten tytuł, słuchajcie, mi nic nie mówił, ale mój ojciec chyba kapował, co to za film, i mówi do mnie: słuchaj, to ja obejrzę ten film z tobą, obejrzymy go razem. I powiem wam, że dobrze, że to zrobił, że tak powiedział, bo się nigdy wcześniej nie bałem na filmach jak wtedy. To był taki mój pierwszy horror, a byłem w wieku młodszym trochę od Kuby. I słuchajcie, historia koło zatoczyła i teraz po 30 latach zabieram swojego syna do kina na Ghostbusters. Kochani, zapraszam do kina. Oczywiście nie będziemy oglądali filmu, ale pokażę wam kino i ceny. Bo ceny w angielskich kinach są dość takie... Wherever you've gone, and I will always love you. You will always be my son. Ceny biletów są normalne, bo kosztują około 9 funtów za osobę, więc nie ma bólu. Najgorsze wydatki w kinie to są właśnie picie, no i popcorn, ale popcorn, kino bez popcornu
to nie ma kina. Więc my zawsze sobie kupujemy picie w sklepie, a popcorn w kinie. Dobra, zobaczcie, tu już idzie młodzież. Szymon, Jacobs. Idziemy do View oczywiście. Zaraz wam pokażę ceny, jakie tutaj mają. Czyli jak widzicie, woda kosztuje 3 funty, jakieś tam przekąski 4 funty. Czyli jak ja mam dać za wodę 3 funty, to ja w sklepie mam 3 wody za to, a MMM-ki kosztują 4 funty, a w sklepie funt 20. No sorry, ale trzeba na czymś oszczędzić. Jakie wziąłeś tam popcorny? 2 solony i... albo mieszany. Czyli mieszany. Popcorny ile kosztowały? Razem 13 funtów. Czyli 2 popcorny 13 funtów, ale mówię, bez popcornu nie ma frajdy, nie? No. Dobra, kochani, my już idziemy na seans, a was zapraszam na zaległy materiał zapowiedziany w ostatnim vlogu i widzimy się po, będzie ocena filmu. Kolejne malutkie miasteczko, które się nazywa Marlow. Zobaczcie tutaj, jakie małe drzwi do domu. Jak się wchodzi, to się chyba trzeba uchylić. Oj, tu kolejne, zobaczcie. Tutaj i obok do tej knajpy też takie. I tu też takie, te niebieskie. Jest klimacik. Bardzo ładne miasto. To Marlow, naprawdę jest bardzo ładne miasto. Zobaczcie, tutaj jest jakiś pomnik. Stara oczywiście zabudowa i nowe biznesy. Widzicie, kosta jaka w Londynie, zbyście takiej kosty? Na pewno nie. Zobaczyli Sainsbury, zobaczcie jaki Sainsbury. No w życiu takiego Sainsbury'ego nie widziałem, starego jak jest tutaj. A tutaj Specsaver, tam robiłem okulary swoje. Jak pamiętacie, było to w jakimś vlogu. Mega ładne, napiszcie mi w komentarzu, czy wam się Marlow podoba. I tu przede mną, zobaczcie, jakiś kościół potężny, bardzo wysoki. Zaraz będę obok niego przejeżdżał, to go spróbuję nagrać. I tam jest jakiś mega most, widzę. A przede mną, poczekajcie, żeby nie zawalił samochodem. A przede mną, zobaczcie, jaki ładny, stary most. Tylko musimy ustąpić pierwszeństwa. Widzicie strzałki, tutaj czerwona, czarna, czyli czerwona to jesteśmy my, czekamy, a czarna to oni. Dobra. Tutaj jest most, tu się kobitka pogubiła. Zobaczcie, z prawej strony wygląda to tak i z lewej wygląda, zobaczcie, jaka tam jest jakby taka tamka, coś takiego. No bardzo piękny most. I tutaj można normalnie, zobaczcie, zawadzić samochodem. Przejeżdżałem tutaj drogą i stał taki mobilny kebab, nie? Taka budka z kebabem i zobaczcie, co sobie wziąłem. Wziąłem sobie lamb doner z
śpicie, akurat mam przerwę na lunch, to sobie zjem, tylko Kubie nie mówcie, bo się wkurzy. No i powiedz mi, jak ci podobał film, jak oceniasz? Fajny był. Od 1 do 10? 10. 10 podobał ci się? Opłacało się? Tak. Give me 5. Kochani, dla mnie też 10 dam. Bo ja mówię, to jest specyficzny film. To jest Ghostbusters. No i Szymon, jak ty oceniasz film? Średni był. Ile od 1 do 10? Szczerze 5. To już lepiej był ten Captain Marvel, kiedy sobiliśmy. No ale ty jesteś już starszy, nie? No. Ale ogólnie było spoko, nie? Jak się podobało, to dla dzieci jest okej. I kochani, jest zapowiedź drugiej części, czy to powiedzieć trzeciej części? Trzeciej. Dobra. My już jedziemy do domu, bo już jest po 9:00. I widzimy się jak zawsze później. I tak było, kochani, właśnie w tygodniu, a dzisiaj jest sobota. Zobaczcie, co mi wyskoczyło na czole. Wczoraj zjadłem curry i na tym curry były takie namalowane czaszki, było tych czaszek 8 i było ostrzeżenie, że jesz na własną odpowiedzialność. Może cię zabić. Nie zabiło mnie, ale mam jakieś uczulenie, ale curry było. Dobra, słuchajcie, mówiłem wam na live, że będą czapeczki z E, z emigrantem, więc idziemy dzisiaj z Kubą na High Street, na miasto. Jest i Kuba. Hej. I zrobię jedną czapeczkę testową. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko robią. Jak będzie fajne, pokażę wam to na live. Jak ocenicie i powiecie, że są fajne, to zamówię ich kilka i rozdam na którymś kolejnym live dla was. Jeżeli ktoś będzie chciał, to mi napisze i taką czapeczkę mu wyślę. Słuchajcie, dobra, mówię jeszcze raz, jest sobota. Tu jest High Street już znacie. Idziemy kupić czapeczkę, zrobić E i idziemy na shake, nie? I pójdziemy na shake'i do Five Guys, a wy z nami. Jakie mamy? Pokaż. Ty masz Apple Mint, a ja mam Apple Peach. Peach, tak? Tak. Otworzyć ci? No. Podaj. Czekaj. Masz? I przeczytaj, co masz napisane. Że lubisz być z tobą. Ze mną? Tak. O, widzieliście nawet wróżba, że Kuba lubi być z tatą. Tutaj jest niedaleko polski, znaczy nie polski, kościół, ale tam są polskie msze, a że dzisiaj jest sobota i się święci się święconki czy tam jajka. I Kuba w ogóle został wezwany przez królową, żeby szedł do kościoła, ale Kuba powiedział, że... Kuba to jest poganin już, to on nie chce chodzić do kościoła. Tak. Poganin? No. No taki niewierzący, no. Nie, ja po prostu tak nie lubię chodzić do kościoła po prostu. Więc może nam się uda, bo to święcenie jaj jest chyba o pierwszej, nie? Czy drugiej? Mama powiedziała, że o drugiej. No, to wam nagram. Zobaczycie, ile polonii jest z koszyczkami. Dobra, pijemy soczki i wbijamy już tutaj, tam do tej potężnej galerii, angielski autobus. Lubicie angielskie autobusy? A ja powiem wam, że autobusy w Anglii jechałem może za 3 razy w życiu. Dobra, koniec gadania, idziemy. Dobra, sklep, w którym robią czapeczki, się nazywa Leeds. Już tam kiedyś byłem, gadałem z nimi. Zobaczcie. Świat czapek. Ona sobie to robi? No co? No i zobaczcie, czapeczka już zrobiona, tylko wam powiem, jedna wyszła, a druga się zepsuła, bo za cieniutka była. Więc na przyszłość muszę kupić grubsze czapki, nie? Dobra, idziemy teraz na Shake'a do Five Brothers, tu jest Kuba, tu jest galeria. Do Five Guys, nie Five Brothers, dobra, idziemy dalej. Słuchaj, Jure, idziemy. My już z Kubą chillujemy, mamy Shake'i. I tylko wam pokażę nową knajpę w Watford, otworzyli się, nazywa Wingstop. Zobaczcie tylko, jaka jest kolejka. Czyli to jest sklep ze skrzydełkami z kurczaka. I teraz wam coś pokażę. Zabawię się w Jarka na emigracji, bo akurat tutaj patrzymy na ceny domu. Zobaczcie, dom taki, tutaj ten, on jest koło parku. Nawet wiem, który to jest.
kosztuje 2 600 000. Tutaj jest taki fajny dom z basenem, zobaczcie. Dom z basenem 1 800 000, czyli żeby kupić taki fajny dom w fajnej dzielnicy, 2 miliony funtów razy 5, czyli 10 milionów złotych za dom. Kochani, to już wszystko w tym vlogu. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Zostawcie oczywiście komentarz, łapkę i suba, a my się widzimy albo na live, albo, kochani, w przyszłym tygodniu. Jeszcze raz, wesołych świąt. Co się mówi? Wesołych świąt. A po angielsku? Happy Easter. No, Happy Easter. Happy Easter. Cześć, kochani.